9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i ruszymy! Start na dystansie 45 km, dystans mega. Powodzenia, powodzenia, trzymamy kciuki. Trzy okrążenia, trzy pętełki. Uważajcie na siebie także i niech to wszystko przebiegnie w duchu fair play. I czekamy na pierwszych tych, którzy będą na mecie. Bo przypomnę, to są trzy okrążenia, tu jest dłużej. No a my za chwilę spotykamy się na scenie. Tam będziemy wręczać nagrody dla zwycięzców, dla wszystkich tych, którzy wyroczyli nagrody w kategorii mini. Proszę Państwa, przechodzimy do 50-latków, czyli kategoria M5 przed nami. No i zapraszamy na scenę trójkę najlepszych. Na miejscu trzecim Piotr Kopczyński z Bogusza, numer! Na miejscu drugim Tadeusz Jaszczonek z Przytocznej i na pierwszym mieszkanie Ośna Lubuskiego, pięknego Ośna, Krzysztof Turgul. Zapraszamy serdecznie. Mamy jednego pana. A więc tak się domyślam, mogą być takie sytuacje, że albo są konkurencyjne imprezy, albo są tacy, którzy startują również właśnie w tym momencie w kategorii 45 km. A więc mamy jeszcze jednego pana na podium. Tym bardziej dzielcie brawa. Krzysztof Turgul na miejscu pierwszy w kategorii M5. Gratulujemy! No. Gratulujemy bardzo serdecznie i kategoria M6, czyli powyżej 60 lat. No tu muszą być wielkie brawa, bo są zawodnicy 60-letni. A więc na trzecim miejscu Mirosław Musiał, na drugim Jan Baran i na pierwszym Grzegorz Rydlewski. Zapraszamy panów na scenę. Gratulujemy bardzo serdecznie 60-latkowie, ale proszę, jak pięknie rywalizowali również. No i czas na nagrody indywidualne. No tutaj jeden z zawodników, jak już stanie na tej jedynce, to chyba nie będzie chciał już zejść, powiem szczerze. Ale chyba Państwo, kogo pierwszy burmistrz Trinic Marek Kołodziejczyk wręczy nagrodę dla najlepszego zawodnika gminy Cybinka. I jednocześnie proszę pana Patryka Rudzińskiego, sołtysa bieganowa, aby wręczył również tę statuetkę dla najlepszego zawodnika sołtysa bieganów, bo to będzie ten sam zawodnik, drodzy Państwo. Amadeusz Rudziński, zapraszamy bardzo serdecznie. Ja się zastanawiam, czy pan Amadeusz da radę z tymi pucharami. Wielkie, wielkie brawa. Proszę nie schodzić, panie Amadeusz. Ja też tak jak przy paniach również tutaj blisko pana wejdę, bo my już rozmawialiśmy. Mam jeszcze jakiś po wyścigu. Zresztą teraz już wyluzowany. A więc takie jedno pytanie. Trasa piękna, lekka, łatwa, przyjemna czy niekoniecznie? Mamy problem z łącznością, może mikrofon się pana zastraszył. Ciężka trasa. Pan jest urodzony medialny bohater, powiem tak szczerze, bo ja zadaję pytanie, a pana Amadeusz już wie, o co ja chcę zapytać. Ale to przyszłość przed panem. No trzy słowa, proszę o tym wyścigu. Thank you.
Wielkie, wielkie brawa Amadeusz Różiński na pierwszym miejscu i on zostaje na pierwszym miejscu w kategorii, bo za chwilę będzie towary dyrektora wyścigu za trzy pierwsze miejsca. No i tak jak mówiliśmy, pan Amadeusz Różiński zostaje na tym pierwszym miejscu, a zapraszamy również Aleksandra Gawryluka, on na drugim, i Pawła Gileckiego, on na trzecim miejscu w kategorii Open. Wielkie, wielkie brawa, bo to jest trójka najlepszych, trójka tych, którzy rywalizowali o pierwsze miejsce wśród panów na dystansie mini, czyli na dystansie 15 km. Burmistrza Marka Kołodziejczyka i dyrektora wyścigu Sebastiana Łukaszewicza. To jest trójka najlepszych, drodzy Państwo, na tym dystansie 15 km. Wielkie brawa i drodzy Państwo, na tym tutaj kończymy tę uroczystość i proponuję, abyśmy powoli przenosili się na trasę wyścigu, bo tam trzeba sprawdzić, jak sobie radzą ci, którzy rywalizują w dystansie 40. To informacja w ostatniej chwili, że już pierwsze okrążenie za nimi, a więc ponad 15 km mają jeszcze w dynastii. Przypomnę, to jest dystans 45 km. 45 km, a więc warto, drodzy Państwo, obserwować ten prawdziwy sportowy klub, no i oklaskiwać tych najlepszych. Spotykamy się tu za jakiś czas, już przy okazji wręczenia nagród dla najlepszych na dystansie mega. Dzisiaj.
Ajajaj. Czy następny? Nie ma numeru.
Ale słuchaj. Ajajaj, nie. Najgorzej na tych ostatnich się czekają. No bo nie ma limitu czasu, żeby się... Thank you.
No mamy co? 51 ja mam. 51. Co? 52. O, kogoś zgubiłem. A było 54 plus ten jeden. Nie, tam poszło do przodu. Ten jeden to ma parę minut straty, a... Tak, to jest taka super ekstra. Ale to jest to, 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 to jest to,
Na jakim etapie jesteśmy? Dwóch pierwszych już zaczęło, na ostatnie okrążenie pojechało. Ostatnie, tak? Drugie okrążenie zaczęło. Drugie zaczęło? Tak. Czyli meta jeszcze powinna być koło 15. Na ostatnie pojechali, no dwa przejechali. Ostatnie? Co? No i jaj, no dwa przejechali. Chwila. No dobra, w sumie chyba ostatnie. Bo nie, lecą trzy, tak? No tak. No tak, tak. No teraz jedno przejechali. No, 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 no. Teraz drugie przejechali i trzecie już jest meta. Ania, to oni ci skończyli. Nie, na ostatnie pojechali. Ania, to no my tak. Skoczyło ci? Thank you.
Thank you.
Dobra, podmienię baterię.
26 jest już na ostatnim okrążeniu. 26, teraz następny. Peleton? Nie, pojedynczy. Co? Byłem tam na trasie, bo się jedno do drugiego jest. To jest. A tu panie sędzio Bill też jest? Czy ja dobrze widzę? Tak, jest właśnie. Był, nie? I on to wygra pewnie, nie? A to co się stało? 214 jest tak. A to Gil prowadzi? No to jest wielka prostota. Jest dwóch naprowadzonych, tych dwóch licencjantów. No, no to tak wygląda. 264 jest, nie? Tak. Brawo, Daniel! Ania, a co tu robisz z tobie, Ciesio? Nie pojechał. A wiesz o tym? Nie. No to zmień. 6. No 150 wjechał przed chwilą. Ja tu prowadzę, ale na to trzecie okrążenie teraz. O, ten pan będzie. Ten 150 to on ma numer 258. Aha,
Ale prosiłabym, żeby pan został w kadrze. Bo tu nagrywamy każdego, jak wiesz, oni po prostu nie zmienili sobie numerów na tym, na rowerze. A jadą na dwóch wyścigach. 195, a on ma chip 300. Piotrek Koczyński. Dobra. Tak, wiem. Bez numerów? Nie, tylko z numerami się liczy. Tam ci to nie przyjeżdżali. To ja znowu widzę. To są te kwestie. Gdzie? Tych, co tu dwóch było? No to oni mają numery na jazdę. 214 prowadzi. 264 prowadzi. Jak nie mają? Mają numery. Prowadził się tu marszałek. Nie, tu już jest ponad 30, proszę pana, przejechało. Ci pierwsi zaraz na metę będą niedługo przyjeżdżać. A już trzeba go wakali. Nie, proszę pana. Który numer ma tu się? No chyba to wie pan, numer musi być konkretny. Chyba to ja nie wiem. Ale ja tak mówię, bo nie zatorowałem. Wróci zdąży z nich porządną stratę i dopiero na podium skoczy. Nie, mówię o tym, co pierwszy jedzie. Ale co to tak? A co? No, widzę, że jest wszystko w zadowoleniu. Ania, to tego całka nie jest. Piękne, możemy na przyszłość, bo tu jest tak. Proszę państwa, z tego co wiemy, to no, mniej więcej za 80 minut mają pojawić się na mecie pierwsi śmiałkowie. Z tego co wiemy, Mariusz Gil, wielka postać kolarstwa, i Grzegorz Grabarek, oni są na czele, ale kto wygra ten dystans 45 km, czyli dystans mega naszych dzisiejszych zawodów, okaże się niebawem, aczkolwiek już powoli, powoli można szykować się na oklaski, na owacje, bo naprawdę ci, którzy tutaj za chwilę przyjadą, zasługują na takie owacje bez wątpienia. Więc no, jeszcze się uzbrojmy trochę w cierpliwość i za kilka minut pierwsi na mecie zwycięzcy dzisiejszej rywalizacji na dystansie mega. A ja chciałbym państwu tylko przypomnieć, że organizatorem dzisiejszych zawodów jest oczywiście gmina
Cybinka, natomiast szczególne podziękowania również należą się nadleśniczemu Krzysztofowi Tomczakowi z nadleśnictwa Cybinka za udostępnienie tych pięknych terenów leśnych, no i pomoc w wytyczaniu trasy zawodów. Także specjalne podziękowania dla strażaków z gminy Cybinka, dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, jak również dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze za pomoc w organizacji tego wyścigu. Prosimy nie jeździć po trasie wyścigu. Powiedz, że nie zjechali. Prosimy tutaj wszystkich tych, którzy próbują się teraz wczuć w rolę zawodników, aby nie jeździć po trasie wyścigu, żeby po prostu uważać, bo czekamy na zwycięzców. Za kilka minut powinni się oni pojawić tutaj na naszej mecie, a więc jeszcze kilka minut i będziemy oklaskiwać tych, którzy dziś okazali się najlepsi na tym dystansie mega, o którym mówiliśmy, bo przecież walczyli i na dystansie mini. Państwo byli świadkami, wręczaliśmy nagrody dla tych, którzy walczyli na dystansie 15 km. Brawa, brawa oczywiście dla tych, którzy jeszcze mają sporo kilometrów, bo przecież każda pętla ma 15 km, a cały dystans 45 km. No i tak jak wspominaliśmy, Julia, za kilka minut możemy spodziewać się zwycięzców na dystansie mega, czyli tych wspomnianych 45 km. Państwo, czekaliśmy na zwycięzcę i mamy zwycięzcę. 264 numer, jeżeli się nie mylę, to jest Mariusz Gili. On okazał się najlepszy. On jest na pierwszym miejscu. Wielkie, wielkie brawa. To jest znana postać związana z lubuskim kolarstwem. 45 km. Za chwilę podpytamy, jak trasa, jak wrażenia, ale świetna forma. No, powiem szczerze, chyba żadna niespodzianka, bo ci z Państwa, którzy choć trochę interesują się pewnie kolarstwem, to doskonale chyba wiedzieli, że kto jak to, ale Mariusz Gil tutaj rywalom nie podarował. Wielkie, wielkie gratulacje od sędziego zawodów. Takie moje pierwsze wrażenie jest takie, że chyba pan Mariusz nie jest w ogóle zmęczony. Witam, panie Mariuszu, dzień dobry, gratuluję. Przede wszystkim wielkie brawa, bo tutaj zwycięzca niezmęczony. Czyżby, panie Mariuszu? No trochę zmęczony. Trochę? Wczorajszym dniem. Aha, przepraszam. Czyli te 45 km to taki leciuteńki dystans, tak? Nie, im krótszy wyścig, tym bardziej intensywny, także tętna były wysokie. Dwa razy próbowałem się oderwać od kolegi. No właśnie, kolega Grzegorz Grabarek, bo to on na drugim miejscu. Tak cały czas jak anioł stróż chyba za panem, tak? Można tak powiedzieć? Raz przede mną, raz za mną, a na końcu za. Czyli wielki sukces, wielkie gratulacje. Dziękujemy bardzo serdecznie. Mariusz Gil, wielkie brawa, a na mecie także drugi zawodnik. Teraz panowie sobie gratulują.
bo świetna forma tych dwóch zawodników, którzy odłączyli się tutaj zdecydowanie od czołówki. Ten dystans 45 km, jak Państwo widzą, przemierzyli w czasie imponującym, wręcz godzina 4 minuty. Żeby tu Pan Grzegorz się nie oddał, jeszcze chciałem z Panem zamienić słowo. Grzegorz Grabarek, drugie miejsce, gratulujemy. Jakie wrażenia tuż po trasie? No i o tę rywalizację z Mariuszem Gilem chciałem zapytać. No Mariusz był bardzo mocny dzisiaj, no nie dało się z nim wygrać, a trasa bardzo fajnie oznaczona, ciężka, fajnie się. No właśnie, co to znaczy fajna trasa? Fajna dla oka, fajna dla Was? Jak można sprecyzować fajną trasę, niech Pan powie? Kilka prostych, kilka górek mocnych, ostrych, trzeba było tam źle jechać. No i zjazdy też ostre, no trzeba było uważać. Wszystko było na tym. Niech Pan powie, czy ten faworyt, bo chyba się Pan nie obrazi, ale Mariusz był chyba faworytem, to on był do ugryzienia tak z ręką na sercu? Nie, dzisiaj na pewno nie. Cieszy się Pan z drugiego miejsca, rozumiem. Jasne, jasne. Wielkie brawa raz jeszcze dla zwycięzcy i dla drugiego, czyli Mariusz Gil na pierwszym miejscu i Grzegorz Grabarek na miejscu drugim. To są ci zawodnicy, którzy już ukończyli tę dzisiejszą rywalizację. Dystans mega, czyli dystans 45 km. No i czekamy oczywiście na następnych. Tutaj pewnie ta stawka trochę się rozciągnie, trochę dłużej będziemy pewnie czekać na tych uczestników, ale wiemy już doskonale, kto okazał się zwycięzcą tej rywalizacji. Będziemy czekać na tą panią, co dopiero pojechała. A da mi pani pytrów na koniec, tak? Na koniec, tak. Na koniec, kompletnie. A teraz jest jakaś przerwa między tą dwójką? Duża przerwa. Duża, nie? No, tu, nie, bo powiększała się przewaga. Tu ile było? Bo już 4 minuty były nawet. Aha. 4 minuty następna zwyczajna, bo ta pani ma dubla. Aha, a 63 to jest pan jakiś... Nie, nie, tu nie mam, ja tu nie mam nic. Nie, tylko dwóch. Tu już będą tak prawie, że pojedynczo przyjeżdżali. Ale ta pani była już ostatnia, absolutnie ostatnia. No to aha, na nią będziemy czekali. Absolutnie bo ostatnia. Nie, nie. Tak, no. Nie, no nie zgadza mi się. Bo 55 razy 2 minus 1 to wyrok. Weź, bo mi oko wybierz. Czyli 105. Ten 55, ten 55. Ale ja wiesz co? Który numer miał ten 55? To miał stratę od razu na starcie. No nie wiemy, czy to jest 55, bo nie mamy takiego numeru. Nie, nie, zawodnik. Aha, ja wiem, to jako 55 przekroczył. No 264. Ale 264 wygrał. A, to nie raz, 234. No już się pojechał. To jeszcze pojechał na rundę. Oj, teraz był 218, 218, 216. Na ostatnią rundę jeszcze pojechały. To jeszcze, to jeszcze, to są ostatnie miejsca właśnie. Zdecydowanie. Teraz powinien 263 przyjechać 211. Tak, 9 osób jeszcze nie zostało trzeciego. No tak, ale ja mówię już o osobach... No czyli ta kobitka nie była ostatnia, bo oni są jeszcze za nią. Była, bo jeszcze to ten też chyba dopiero jeszcze pojedzie na jedną rękę. Chyba, że 263, 211 teraz powinien przyjechać. Nie, jeszcze jedzie. Jeszcze runda niestety. Czas musi. Oj, to będziemy czekać jeszcze. Kurczę, to jeszcze pół godziny, a nic czekamy. Zawsze możemy sobie przypomnieć po czym zdrój 90 km, 6 godzin siedzenia. Ale jeszcze w tym wałczu mieli ile? 57. 57, z czego większość zrobiła 70 parę. Dlaczego? Rundę więcej zrobili? Czy taki był? Trasa była źle oznaczona, najpierw ty pojechali 70. Znaczy połowa ludzi. Dyganie wrócili, że już
wiadomo, ile to jest. No jasna sytuacja wtedy. Trzecha mieli, nie? Źle pojechali. Tak, nie można. To tu skorygować. Ale nieraz są zerwane już znaki na trasie. No to jest loteria. Trzeba się liczyć, jak się zapisuje na dowody, że... Nie, no to ja nie bez powodu tu zapytam. Z tym, że tu jest to możliwe, to tak, tak, tak. O, jaki wieczorek młody, ojej. Pogoda, wpadasz, Ej, bo to jest chyba drugie, trzecie, czwarte jedzie chyba. Nie, spokojnie. Tu chyba trzecie, czwarte, to po tempie sądząc. Jeżeli to jest 263 albo 211, to trzecie miejsce. I to chyba tak będzie. Tak, trzecie miejsce to jest. No i brawa, brawa. No i brawa, brawa, bo trzecie miejsce, no więc mamy już trzech zawodników na podium naszej rywalizacji w kategorii Mega, czyli dystans 45 km i za chwilę z tym trzecim także postaramy się porozmawiać. No a pięć nagród jest. Na razie mamy trzy. Ta elita, tak? Kategoria elity, tak? Znaczy, no pięć jest nagród. Elity to jest, z licencjami to jest dwóch praktycznie, tych co wygrali. Oj, tu kobitka to jeszcze jedna runda. To jest. 5 nagród dla kogo to jest? Dla najlepszych open. A, w ogóle, open. W ogóle. Aha. Moi drodzy Państwo, na trzecim miejscu Marcin Marszałek. Gratulujemy bardzo serdecznie. Wielkie brawa również, bo to jest ten, który zajął trzecie miejsce. No i również tutaj prosimy, tak jest, zejdziemy z trasy, żeby tutaj nikomu nie przeszkodzić. Panie Marcinie, medal na Pana szyi, a ja zapytam Pana o cenę, o wrażenia, jak to wszystko Pana okiem wyglądało. Fajna trasa, bardzo mi się jechało. Tutaj do tego dwójkę pracowaliśmy razem. Dało się dojechać na trzecie miejsce. O dziwo, Pan mówi o dziwo na trzecim miejscu, czyli rozumiem, dla Pana taka niespodzianka, tak? Zakładałem nic, po prostu, żeby dobrze przejechać mocno w tej domu i udało się. No właśnie, Pan mówi, trasa bardzo fajna, na czym ona polega tutaj? Wszyscy właściwie uczestnicy podkreślają to, że tutaj w tych laskach bardzo sympatycznie się rywalizuje. No co, na początku było jakoś tam trochę piachu dużo było, singli, no singiel taki na jeden rower, potem płask, trochę parę hopek i... Końcówka też była parę chłopek było. Jakoś dojechało. Marcin Marszałek, trzecie miejsce. Gratuluję bardzo serdecznie. Wielkie, wielkie brawa, więc mamy już tą trójkę tych najlepszych, no ale oczywiście będziemy wypatrywać tych, którzy czwórkę, bo już czwarty także przejechał, Pani mnie poprawia, oczywiście. A więc czterech mamy na mecie. No i czekamy na kolejnych. Przypomnę, że tutaj najlepszym okazał się Mariusz Gil w tej kategorii w rywalizacji 45 km. Waga, bo jedzie. Ruch, jest znów. To jest piąte miejsce. Super. Ja? Ty masz na mecie 6 osób? 5.
No mamy już 6 na mecie. 54, 14, 263, 211, 263, 58. Tak. 6 mamy na mecie. Czyli 5 do nagi. Mam. A ja mam. No. Nie no. Ale mocno. Uważaj na kabele. Państwa, tutaj coraz więcej na mecie. Przypomnę, że coraz większa liczba zawodników będzie teraz pojawiać się na mecie po tym morderczym dla niektórych dystansie 45 km. A pozwolę Państwu, że przypomnę o sponsorach, bez których ta impreza nie miałaby na pewno miejsca. Organizatorzy, gmina Cybinka, pan burmistrz, oczywiście dziękuję bardzo serdecznie panu Stanisławowi Gockiemu, usługi prac ziemnych, firma pana Krzysztofa Habiery, KH Projekt, także Aqua Grupa SBS, WIME, usługi budowlane również są z nami, Profi Projekt, Jakrzewski i wspólnicy, ubezpieczenia Jadwiga Kupsik, także Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego. Dziękujemy również Zakładowi Usług Transportowych Łozowscy, PTH Transhat, także Michał Samolski. No i kolejni sponsorzy, pan Robert Poniewierski, firma Fuchs Tynki Maszynowe, pan Tomasz Wierciński ze Świebodzina, firma Growo, Rock Trans z Cybinki, Agrobieganów, także firma Krzysztofa Łozowskiego, Multi Auto, Usługi Handel, firma panów Grzegorza i Patryka Kozerów, Kozera Invest i sklep ogólnospożywczy Józef Hołówko. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim sponsorom. Dziękujemy oczywiście wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że tak wspaniała impreza tutaj w Bieganowie, w gminie Cybinka ma miejsce. Wszystkim patronom medialnym, również Pogranicze Lubuskie i Słubickie Info jest razem z nami. No i także strażacy, policjanci, ich może nie widać tak, ale jak Państwo się rozejrzą, oni cały czas trzymają rękę na pulsie, żeby tutaj wszystko bezpiecznie się odbywało. Oczywiście po wyścigu także zapraszamy Państwa na główną scenę, tam dekoracja w poszczególnych kategoriach. Warto być tutaj z tymi wszystkimi, którzy dziś rywalizowali i okazywali się najlepsi, bo dla nich upominki, nagrody rzeczowe, puchary, no i oklaski, brawa specjalnie od Państwa, na to oczywiście liczymy. Ośmiu mamy. Dziewiąty.
No i co, ile ten szczeniak ma? Miesięcy? Mam 3 osoby. Dziesiąty! Dziesiąty to był. No dobra. Tak. Jak za tą dziewczyną już się przejechał, albo ona do nas dojechała. O, teraz trzech. Ale to i tak nie dużo. Ale czemu tutaj nie idziesz robić? No, to jest na grupę. To nie wolno robić. Z lampą robić. Już mamy 13 zawodników na mecie. To była ta, jak tutaj sędzia podpowiada, główna grupa, ale jak wiadomo, jest walka w poszczególnych kategoriach. Na pewno jeszcze jest tam, właśnie jest wyścig podzielony na kategorie wiekowe i nie tylko, także na pewno tam jest jeszcze walka właśnie, aby w tych kategoriach jeszcze nie jest wszystko rozstrzygnięte, także na pewno tam jeszcze walka trwa na całego. Jeszcze chyba żadnej kobiety nie było, nie? Nie, nie, nie. No, na 3 okrążenia dla kobiety to trochę jest. No to, że ta Gabrycz nie pojechała. Agnieszka. Pojechały jeszcze na ostatnią rundę kobiety. Miałeś... Ona jechała tak, Gabrycz, Agnieszka w tym, nie w mini, ale rozmawiałem z nią. Miała krakcję. Wykończyła, wygrała, co nie? Ale próbowała w tym i zawróciła się z nim. Ręka mi bolała i zawróciła. Ona... Myślałem, że była nie kawałek. Ale już tak ogarła mnie się, że już nie miałam siły. Ona wygrywa taki w Polsce. Wysoki rangi. No wiem. Przestałem to grać, jeżeli tylko ścieżkę krowerowej, to tak organizatorem dzisiejszych zawodów już było tu kilkakrotnie wspominane, jest gmina Cybinka, ale tutaj nie wiem, czy było wspomniane o współorganizatorach, jakim jest Zakład Usług Komunalnych w Cybince, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince oraz Sołectwo Bieganów.
stanie była pusta. Pewnie tak, ale zobacz jak to się rozwaliło. Ale teraz nie, nie rób teraz nic. Już peta dla nich, nie? No co, to już jest, wiesz, do wywalenia. Wrzucę to. No i mamy kolejnych zawodników na mecie. Bo ten aparat też kiedyś porządnie rąbnął. Zbliżamy się już chyba powoli do połowy zawodników startujących. Mamy 18 na mecie. Tak, 18 na mecie, także jak mówiłem. Połowa już zakończyła swoją rywalizację. Reszta jeszcze walczy. Oj, masa dubli jest. A dubel dyskwalifikuje czy nie? Nie, nie, jedzie dalej. Nie, bo teraz, zmieniają, których już nawet nie, no, w narciarstwie wiem, że zmienili teraz. Gdyby to nie był maraton, to kończy i ma ilość nieprzejechanych okrążeń podanych. Ale maraton to musi przejechać cały. W normalnym cross country, to na okrążeniach, jak jest dublowany, musi zejść, a nawet czasem zależy się od regulaminu, jak 80% prowadzącego czas ma gorszy. Nie dopuszcza się nawet do dubli, żeby przez to przepisy się ciągle zmieniają. W których sportach już teraz, ja mówię, raz oglądałem narciarstwo i też już klasyczne, tylko się zjeżdżali, bo blokują i tego. No właśnie, zdublowani właśnie mówi, w tym roku właśnie weszło, że zdublowani w narciarstwie klasycznym zdublowany zawodnik kończy swoją rywalizację. No zobaczymy kto to jedzie, czy dobry, czy nie. Na pewno, bo stanął, zatrzymał się. No i kolejny kolarz, tutaj poznałem, tutaj mieszkaniec naszej gminy. Jak mówię, wyścig jest podzielony na kategorie wiekowe, także podejrzewam, że on w swojej kategorii. Podejrzewam, że będzie na pudle. Także tu jest walka do końca. Kolega pojechał na inną imprezę, tak? A co to za imprezę jest jeszcze? Na dużą imprezę, Mistrzostwa Polskie na Żużlu. Dobra. I tam jest głównym sprzedawcą, czy tylko jakim jeden z wielu? Znaczy się trudno powiedzieć, bo on mówi, że reprezentuje radio. A, radio, to jeszcze co innego. To ci co pojechali dwójkę to nie ostatni, tak? To nie teraz. To 270. Tutaj na końcu byli to 271, 220.
to były, pan mówi, że jeden z nich, nie? Trzech jechało? Jeden z nich. To oni byli ostatni, tak? No, mają 15 kilometrów. No to już było jakiś czas temu. No gdzieś za pół godziny powinien być. No, coś mówi się. To nie fair, trasą trzeba jechać. Thank you.
Dobrze. Uwaga, to zwraca się do zawodników. Ci, którzy zrezygnowali może gdzieś tam na trasie, żeby tutaj właśnie do sędziów zgłosili ten fakt, że po prostu zrezygnowali, żeby sędziowie odnotowali to. Bardzo proszę tych zawodników, którzy nie dokończyli wyścigu, a nie powiadomili o tym. Straciłem już dwa biegi. Nie, mam ostatni.
wygrywasz. Ja myślałem, że daj. Ona do mnie dzwoni. Ja ustalam wszystko. Także jeszcze raz powtarzam, to jest bardzo ważne, bo będziemy tak czekać, jak to się mówi, w nieskończoność. Nie wiemy, czy te zawodnicy gdzieś są jeszcze na trasie, czy po prostu zakończyli gdzieś tam swój występ i nie powiadomili o tym, dlatego żebyśmy nie czekali, żeby tutaj niezwłocznie o tym poinformowali. Oliver, po kolei. No ja mam...
Jak tutaj było? Zahaczyłeś czy coś? Nie no. Ela! Co Ela? Kornela, a nie Ela. Ty. Ela wygrała konkurs. I kolejni zawodnicy dojeżdżają do mety. Jeszcze na trasie zostało około 18 zawodników. Kolejny zawodnik także niebawem zawody dobiegną końca. Jeszcze chwila cierpliwości. Zawodnicy ciągle dojeżdżają, także to już zostało dosłownie kilkunastu zawodników na trasie jeszcze jest. Dokumentka przy tutaj, Halinoś? No.
Thank you.
No może on dostanie sobie to? Ale po 5 lat nagrywamy. Wygrał Gil na pewno, drugi Grabarek był. Tak, drugi był Grabarek, Jaros był piąty. To na pewno. Właśnie, teraz tak. Nie, 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 czwarty to będzie trzeci, tak? Czy piąty to będzie trzeci? To jest kolejny po prostu. Tak, to jest kolejny. I Grabarek, Jaros, Brochała. Jaros, Jaros, Jaros. Halo. Dobra, za chwilę. Na razie. Daniel Brochała jest czwarty? Nie wiem. Tak. Ale my ekipa to jest 1, 2, 3, 4 tak naprawdę, tam już się przy tym. Tam już jest 3, dlatego muszę... Dwóch się wycofało się i coś się skrzyniło. Czyli czwarty jest... A tej dwóch nie wystartowało. Tak, czyli czterech, tak jak mi się wyświetla. Czyli czwarty, no cztery się wyświetla. Tak jak mi się wyświetla, tylko nie wiem, czemu liczba pomocowa to jest błędna. Dobra, no dobra. Został mi tylko Daniel Brochała. Thank you.
Thank you.
Dlatego elitę daliśmy, chłopaki są wykąpani, zjedli i ten Dobra, no dawaj go, dawaj go dekorować.
A, bo to tam kod pocztowy jest. Tak, kod pocztowy. Tak, tak. Gmina Cywinka. To jest gmina Cywinka, ale mieszkańcy Biganowa. Osobna jest kategoria dla Biganowa. No, no, no. Ale tu i tu nie będzie? Tu i tu będzie. Ja mogę wam wydrukować, muszę zacząć dekorować. Ale to tylko, tylko to by było fajnie, jakbyśmy od razu dostali na dekorację i tyle, nie? No ale ono musi być. Dokładnie, nie musisz zmienić? Ona dojdzie po swojej kategorii. Nie, to dawaj wszystko, druga. Ona no, dojedzie, to do, to dojdzie. Dokładnie, bo możecie pod sobie dekorować na przykład. Tak.
po kategorii 2.